Zadanie 19 za 1 punkt z matury 2011. Styczną do okręgu o podanym równaniu jest prosta o równaniu. Na początku przepiszmy wzór naszego okręgu. Przenieśmy minus 4 na prawą stronę i otrzymujemy następującą postać. Coraz bardziej przypomina nam to tradycyjne spotykane równanie opisujące okrąg. Myślę, że wzory na pewno znasz. Jest to równanie okręgu o środku w punkcie AB i promieniu R. I zauważ, warto byłoby mieć w jednym nawiasie X i liczbę, a w drugim Y i liczbę. Tutaj pierwszy nawias jest OK, ale nie mamy drugiego nawiasu, więc go stwórzmy na siłę. Więc napiszemy Y minus 0 do kwadratu. Widzisz, to wszystko zostało przepisane, a tutaj w miejsce Y wpisam Y minus 0 i do kwadratu. Wartość liczbowa nie zmienia mi się, zmienia się tylko wygląd naszego równania. Ale mając taką postać, zauważamy, że pierwszy nawias zeruje mi 1, a drugi nawias zeruje mi 0. Zatem środek to jest punkt o współrzędnych 1, 0. Widzisz, tutaj 1 mi zeruje pierwszy nawias, a 0 wstawione zamiast Y zeruje mi drugi nawias. A promień będzie równy pierwiastkowi z czwórki, czyli 2. Wykonajmy rysunek. Rysujemy układ współrzędnych. Zaznaczamy środek 1, 0. Rysujemy okrąg o promieniu 2. I teraz zaznaczmy 4 proste w naszym układzie współrzędnych. Prosta o równaniu x równa się 1. To jest ta oto prosta. X równa się 3. I widzimy, że właśnie ta prosta jest rozwiązaniem, jest styczna do naszego okręgu. Możemy zaznaczyć już B, ale zobaczmy jeszcze, co dzieje się w pozostałych punktach. Y równa się 0. Tak naprawdę to jest nasza prosta pokrywająca się z osią x. Widzisz? A tutaj Y równa się 4. Jest to w ogóle prosta, nie mająca punktów wspólnych z naszym okręgiem, czyli zostajemy przy podpunkcie B.